Siemano! Elo, widzowie. Dobry dzień. Witam was na nowej serii. Rolnik z kolonii, sezon drugi. Powracamy z nową energią, z nową siłą, z nową mocą. To jest pierwszy odcinek. Trochę zaczniemy jakieś roboty i wszystko. Odcinek piękny. Zaczynamy z 70 tysięcy. Zaczynamy, nowa gospa. No tam jak tu jakiś bumber Miszko. No bumber. No dobra, zaczynamy serię. Gdzie piękna muzyka na wstęp, idealna była. Więc zaczynamy. Prowadzenie, dobra widzowie. Tu stoi nasz wóz. Wóz konny, ale to takie widzowie to jest. Tego pojmu za jego restaurację. Dziad. To jest prawdziwy kuźwa dziad gospa, ja wam mówię. Tu stoi wóz do Polski. Tu stoi wóz, po prostu mamy wóz nasz. O, takie pandyczki. Tu stoi przetrząsarka, bo cieszy on mućki. Piękna burka. Mućki mamy. No, tu przetrząsara taką. No, tu pół trójka, jakieś takie, o, ryby, coś takiego. Tu brony, trójki, ciężkie. Tu mamy nasze pięć mumek. Mamek. Wszystkie są pięknie, chodzą, to mój dwornik. Tu stoi nasz główny koń pociągowy. Trzydziestka. Trzydziesteczka z turem. Lalineczka, fajnie, bardzo fajna trzydziesteczka, widzowie. No, trzydziesteczka ma swoje lata, każdy ma wszystko swoje lata. Wszystko jest git. Mamy 10 tysięcy, mam tu dwójka, pół do trzydziestki. Tu mamy opielak do ziemniaczków. I teraz tu mamy maciurki, mamy sześć świn, zaczynamy z sześciu świn. No, maciurki, właśnie widzicie, takie maciory mamy, fajne, że kwiczą. Mamy, zaczynamy ze świnkami. Nie może bez. Zaczynamy, nie to, że bez. Tylko zaczynamy ze świnkami. I tu aktualnie trzeba trójkę, 25k. 30 czystką, 30 koni, za to mam 25 koni. Zatorek, taki o fajny, za terunio. A dobra. Tu stoi taki wóz, drugi. Właśnie. A teraz jeszcze wam pokażę, gdzie te gospody się znajdują. Gospody się znajdują, to z tego uwaga, pięknie. Pięknie zrobiona gospoda, takie klimatyczne, wszystko fajnie. No tu nasza chałupa. Chałupina, tu wycieraczka, ładnie wszystko. Było takie zjeżdżalnie, o fajnie. Zacznijmy, idźmy do zdoły. Najgłówna rzecz, najwięcej marzeń. Tu agromechanika, właśnie metr wpryskiwacz. Tu mamy zgrabiereczkę taką, o, przewracarkę, zgrabierkę. Tu jakiś tam agregacik, sracik. Tu mamy sadzarkę, metrezet, jakiś tyk. Tu kopaczka łapil, pyrków. Tu nasz. No najważniejsza rzecz w naszej sesji. Rasa Sipma, ciut kustka. Właśnie, tu mamy siewnik kuntowiak, znaczy no to nagrał meduza, strzyk matrozy, jakoś tak. Tu mamy kosiarkę rotacyjna meduza. Ta meduza, która urywała ręce, ale dobra. Tu mamy kusa, no kos, no już robiono zaczep, nie ma co gadać. Rozwój to rozwój. No tu trochę zboża mamy. Tu mamy talerzówkę. Nie wiem, czy na wszystko nie rady, ale powinna dać rady. Tu mamy jakiś tam agregat, który już, no, też trochę nieużywany jest. Ale idziemy tu tak. Nie mamy rocznika. Tu mamy beczułkę, taką oporową. Jauchy. Tu mamy kolejny agregat. Tu mamy autosankę 3,5 tony wchodzi jakoś tak. Dopuszczalne, no to wiecie, damy radę, nieraz nie ładuje, nieraz nie, ale dobra. Wszystkie maszyny chyba oprowadzone. No to oczywiście mam tam pół. Poltkiem zaczęliśmy gospodarstwo, ale dobra, Poltkiem na dziećmi, bo musimy zacząć. Idziemy tu sobie, będziemy sobie zaczynać ze dziećmi. Ja wam pokażę moją ryłą pierwszą. Piękna ryłą. Tu mamy takie pole, tu mamy ziemniaki, tu mamy pole łubinu, tu mamy pole pszenicy, tu mamy owiec, tu mamy zepsenicę, bo tu mamy wykoszoną, tu mamy do wykoszenia. I jeszcze tu mamy łąkę. I łowiec też do wykoszenia. I łubin też nie wiadomo. I tu ziemniaczy, nie wiadomo. Dobra. Polkiem odjedźmy sobie ładnie. O, tu. O, ten tego sopaka. O, za tego odjedźmy pod chałupkę. O, ładnie. Dobra. Pójdźmy do sąsiada. No, dobrego sąsiada. Nic nie jedzie, nic. Dobra, twórz mi bramę. Sąsiad mi pożyczył. No, do bambra sąsiada. Kumba mi pożyczono sąsiada. Sąsiad, a na samym początku jeszcze tako jesteśmy. Zostawcie łapkę w górę chyba z dzwoneczkiem, bardzo motywuje sobie. Znaczy, co się dzieci robią bardzo fajny. O kur. Dobra, widzowie. Bardzo fajnie rokiem był. No.
osób weszło z 6, co lubią. No właśnie, jest taki trochę obecny, jeśli nie działam, ale na ekranie z koloni. Tamto strasznie nie było zakończenia. Ta seria, nie wiem, czy mi jakoś ulepszyła, ale staram się trochę inne pula wziąć, ale wiadomo, nie dało się wszystkich, ale dobra. Jadujemy. Nie mam sobie argumentu, więc się rozpoczynamy. Okej. Okej. Pokaż, czy lepiej w tą stronę, czy sobie. Pojedziemy z tym. Pojedziemy z tym. Pojedziemy. Sąsiadki pożyczymy kombajn. No, sąsiadka, dobra. New Holanda nam dała. Pożyczyła. Czy no, kolega użyczył sąsiad, bo on nie ma czasu. A, no. On nie ma czasu, ja mu mówię, że sobie wezmę sobie kosze. No właśnie, bo on mówi, wie, że aktualnie tak mi w pracy. Zresztą no jest na drugiej zmianie, bo on, no tak robię, znaczy nie, na pierwszej. Na szóstu poszedł do roboty. Właśnie. Pracuję w jakimś tam parze, straży, to jakoś tak. Niby nie promować, czyli. No i on tam pracuje, no i poszedł do roboty, a mówi, no jest taką, jak chcesz kosi, to kosi. No, mówię, tak szorszowo, to pomalę. Bo ja nauczony, bo ja z nim, bo ja nim, no ja mu pomagam sobie. Gospodarze. Może kiedy go zobaczycie gdzie. Właśnie, jak on no, pomagał na przykład. Tak myślę, że się uda sobie kiedy z nim zagrać. Tak jak i odcinaczek. Sąsiadu. Chociaż z odcinaczem nie, bo nie ma czasu. Mówi się, nie chce na kamerach się pokazywać. Kur. Wodna już coś się spało. Ja pierdolę. No i jakoś to idzie, widzę. Taka gospodarka nasza, no to to biedna, ale... Zresztą ma... Ten kombaj mówi za mały hedrum, ale mówi jedź ile się da. Fula ciśni. Mówi, chociaż może by wolniej trochę lepiej jechać, ale dobra, co się tu... Kazał jechać, to nie ma co. Tak buciki włączy był opór. Opór wiadomo musi być, widzowie. No i... Ogółem bardzo fajnie jest, seria się będzie myślę. Zaczynamy na poziomie i gramy na poziomie trudnym, niełatwym, no to to też będzie wyzwanie. Mam 6 świń, mam 5 krów. Fajnie wszystko jest, kredytu nie mam nic o dziwą. Nie patrzcie się na te jakieś... to są zrzeszczu. Ale dobra, no mamy... Nie. Gdzie to jest? Mamy 4 tony przycisnego pola właśnie. Będziemy się, myślę, rozwijać jakoś. Mówię od razu wszystko, kombajna leży nie mamy, nie mamy dużej tylko mamy tylko 4 dziocha, a 30 mamy i tego zdora. No właśnie. Mamy z tego zdora. I tą 30, czyli główny szałem 3 dziocha. 3 dziocha nie wszystko ma robić. U nas tak sobie myślę. Tak ja obrałem sobie, że będzie robiła wszystko. No właśnie. Tak ja sobram, że wszystko myślę robić. No. No i pewnie jakoś będziemy się rozwijać. Wszystko raz się nie na samych odcinkach. Bardzo fajna seria, wam mówię, będzie. Czekajcie, jakąś muzeum scenę znaleźć. Na to mi się tak nie podoba. A czy jest git? Nie będę mówił. O, to pamiętna muzyka z tamtych czasów. Seria się widzę będzie rozwijała. Pierwsza będzie, którą musimy kupić, będzie rozrzutnik do gospodarstwa. My kiedyś nie hodowaliśmy świnie nic, no cały to bór, ale ja wróciłem, przyjechałem, wiem gospodarstwo, no czy no, po dziadku tak samo. Czy no. Kupiłem? Nie, nie można nawet. No niby kupiłem w sumie, bo niby zapłaciłem za nie. Z maszynami, ze wszystkim. Bardzo fajne gospodarstwo, nie będę mówił. Brzydko, ale jest zajebista. Dobrze. Wszystko pięknie. Zaczynamy z takim saldem konta. Znaczy, no nie widzicie z tego saldo konta, bo zaszynia za Sonię no moja nazwa i wiecie jaki to jest, co to jest za seria. No, ale jest 10 tysięcy, możecie mi mówić na słowo. Jest, nie będę was oszukiwał. Bo moje zboże sypie, trzeba będzie próżnić.
Gramy na chwastach, gramy na wałku, czyli trudna rzecz, ale damy radę, myślę. No właśnie. No pierwszym nabytkiem powiedziałem, co chcemy kupić. Chcemy kupić rozrzutnik. No właśnie. Taka fajna, jakieś, może jakieś pole kupimy. No pola nie są tanie. Ile to pole takie kosztuje? No takie 14 koło. No to trochę też. Uwaga, to już jest. Ile temat? No właśnie, będziemy się starać się rozwijać. Mam trochę te głubiny. Ale się nowe shadery. No to sens na odcinku będą nowych shaderach, na wszystkim nowym. Więc wyczekujcie, wiadomo. Będzie myślę jakoś tak, wiecie, inaczej. No właśnie, wszystko fajnie. Zaraz to pąkę działać. Zapunkę, ale kurde, dział, kurwa, dział. Echa, fajnie. Fajny header, nie powiem. Zarobisty. Fajne, fajnie, fajnie, nie będę mówił, ale fajnie. Czakurka może wysypać. Nie no, wysypię zaraz. Tak sobie myślę. Pojedziemy tam, w tą stronę, tam sobie powinienem, żebyście z zapongiem przyjechać, żebyście usłyszeli piękny klimat tego zapąga. A może my z capkiem pojedziemy prasować? Kurde, może byśmy się na plan był na ten odcinek, żeby się oprowadzenie zrobić, pokosić i trochę poprasować jechać. Czyli w sumie można chyba prasować. Idzie myślę fajnie. Serio, jakie nigdy nie mieli. Nie mieliśmy. Na samym trakcie już jaki chyba nad będzie. Chyba coś nam się spodoba. Ale jakoś idziemy. Czyli cios za ciosem. No prawie nie są za drogie. Taka pszenica po tylko 400 zł. No to takie wam powiem. Bardzo realne, na trudno nie będzie ładne, na pewno nie będzie ładne, a taki traktor za 60 czy 30 tysięcy gdzieś, to będą pieniądze ciężko mi zarobić, to jest jakąś prawdę mi zrobię. Będzie ciężko żyć w ogóle, ale myślę, damy radę jakoś tu się rozwinąć. Nie będę się chciał do dużego stopnia rozwijać, jak powiem, że wystarczy, no to już kończymy. Z rozwój tej serii. Wiem, że już wystarczy, że już dosyć rozwinęliśmy. To kończymy serię i tyle. No bo to w sumie potem będzie też takie, wiecie, monotonne. Planuję kiedyś i jak jest wygląda seria. Postawcie obor na krowy. Nie na jakąś dużą oborę. Na jakieś tam parę krówek. O, przejdziemy na to, że no fajnie. No i dobra. Plan sobie. Postawić oborę. Dla mumek. Właśnie. Postawić obora dla krów. I no i jakiś silo coś takiego, nie wiem. Dużego tu nie będę się mieć rozwoju. No i jakiś ten traktor, myślę, już takie. No, coś nowszego, to jest jakiś nowszy traktor, pewnie wystarczy. Jakiś tam gdzieś jeszcze mamy, tam gdzieś hektar. Gdzieś świeci hektar, żeby osiągnąć jakieś fajne pola. No i tak wykończyliśmy całe pole. Nie wiem, czy to się dało na tym, nie sobie tak tego. Ten trzeba otworzyć łę. Odpalić ciepunga. Ciepung, capung. Chyba tylko chyba się opłaciło się. To są takie wyloty, o kominie wylotowe. O, takie łone. Popatrzcie, ja pokażę, jak te kominki, patrzcie, takie łone. Takie łone. Dobra, odpalmy capunga, capunga. Ulala. Widzicie, co tu pisze? Ursus. Zakochacie się w tym śniegu. Ja się zakochałem od pierwszego wejrzenia. Nie chcę coś przypier od razu.
szczególnie capą będzie udany. Potem będę chciał, to był pierwszy sezon, to jest pierwszy sezon, będę chciał na następnym sezonie, może coś polą, dojdzie jakieś dzierżawkę, coś może tam coś polą, obrobienie, coś takiego. Będę chciał, żebyśmy mieli więcej mieć pól. Więc jeżeli mam ktoś przyjeżdża, w ogóle kosi, nie chcę taką samą. I kapelo idzie. Pięknie, widzę, wszystko. Kombaj i potem podprowadzę, że mam taką siankę, gdzie kosić. Można siankę też by chciał, ale nie wiem, czy by chciał. Ale na nie będę, tylko sobie jedną szczepę, żeby była. A resztę sobie potem wysypię. Kurwa, ciapunk. Ciapunk. Jeszcze się nawet wszystko zdało prowadzi mił. Niech stoi, żeby nie zamokło. Dobra, światło włączone, wszystko jest. Poczekaj. Dobra, my podpinamy pracę dzisiaj. Jedziemy pracować. Nie, też pierwszy raz będę używał do pracy w ogóle treningu. Nie wiem, czego się spodziewać. Sobie nie myślicie, że tak wszystko to jest robione od razu. No jak idziemy na dół, myślę. Może jak ona się wyrzeka, jak jest zadyma się okaże z tą. Dobra. No i dobra, opór. Nie to będzie. Pięknie ciepło, sapenek chodzi. Dobra, czy chyba rozłożę tak, jakoś tak się pecha i dobrze. Jop, 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 dobra. Cicho, muszę na razie włączyć tego pana. Dobra, hop. Patrzę, co tu się dzieje. Dobra, dużo się nie dzieje. Pięknie. Co kur... Jo, piór. Uziwa to sigma, to tu się chyba zapcha. Tak na coś wizowe się dodaje. Tu jakaś sąsiad ma taką uprawę i sorgo czy jakoś tak? Mówisz dobrą uprawę, może też pójdzie. Sąsiad powiedział, że bardzo dobra uprawa, że warto w nią iść. Warto inwestować, mówi. To ja mówię, ja też myślał. Zainwestować te sorgo. Przekonał mnie on w soję, żeby iść, czy w ogóle tym znany. Urk, ale sroki przejazd. To dla krów naprosowa, dla szpinek. Ujdź, wolę się wokół kosy.
Nie wiem, szeroki widowiak. Nie wiadomo co. Będziesz raz to. Ale fajnie tak. To jest klimat polskiej wsi jednak. Właśnie, jest klimat, jest. Jak ciapą krowy robota. Ciapuś, ciapuś, robotkę bardzo dobrą. Nie wiem, nie powiem, no ale fajne sobie, ma taki klimat sobie. Jak ona widzowie się będzie tak fajnie dobrze, będzie to fajnie, to odbiór to pozytywny. No to widzowie, to będzie opór. Właśnie opór. Co znaczy opór? Oporowo. Wuja i gaz wiadomo czego. Właśnie. Ale widzę, ten ciapek dostaje, kurde, dostaje po garach. Och, dostaje po garach. Kurde, podoba mi się tak, że to było. O, widzowie, podoba mi się taki ciapek, jak ten capą dostaje po garach. Bo takie dźwięki dokokrzone. A jak on dostaje po garach, to też widzowie, że go, wiecie, nie posłuchać. Też żal nie robić. Taki klimat, z którym jak on jest też czy on jest, z którym wiecie, bo... Opór widzowie, opór, opór, ale kurde się kurzy. Że kurde, opór, opór. Kurde, widza, 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 dla widza, dla jego widzowie, ale opór dla jego, kurde widzowie. Ja już czekam zimę i śnieg, widzowie. Na skup jechać, o Boże. Nie pamiętam, to jest na skupy takie jak na przykład kolonia. My jesteśmy małym gospodarstwem, więc na takie kolonie nie będziemy mieli, bo to na przykład, czy na tym lądu na osobę. Jesteśmy małym gospodarstwem, nie będziemy mieszyć. Takie coś, to jest dla nas za duże, po prostu za duży skup. No trzeba chyba przemówić, bo będziemy tak mniejsze, tak? No, wiesz, cena, ale będziemy mniejsze. Tak, już teraz podstawimy decyzję. No właśnie. Nie chcę mieć tak duże akurat, bo to duże to wiecie, jak to. Na ten, co PGR może mieć. Ale na to jest takie, na takie małe gospodarstwo? No właśnie, nie wiem, tak zrobię. Co chcę wiecie, gdzie. Na takie duże skupy wręcz. No bo w sumie to wiecie. Małe gospodarstwo, jak duży skup, to wiecie, że to tak nierealnie trochę, ale... No to nie będziemy właśnie, dlatego nie chcę mieć takie skupy, bo to jest nierealne. Dla mnie, no to... Będzie to kaman. Szaman, szaman. No właśnie, czekajcie, musimy uczuwać, żeby nam przekaźnika nie ucięło. Op, op, op. Dobrze, co wiecie.
Purr, widzę, ale opór, purr. Ale to czuć opór. Kurde, jak to piękne, klimat jest. Ile mam minut? Mam 26 minut. O kurwi, to. O kurde, no ale rozkończyliśmy się do pracy. Na razie nie, na razie nie włączamy. Bo chcę czegoś mnie drugie sprawoszelić. Do następnego wizywy odcinka. Siemano!